też inni Polacy, jak tutaj sobie zawodnicy z Polski poradzą. Ja już Polish Fightera 3000 zaobserwowałem, widzę, że jest na liście startowej 3070, więc blisko, blisko do 3100. Zobaczymy, czy wbić się uda. I za 30 sekund startujemy. W międzyczasie zapraszam na turniej do Lublina, szanownych widzów. Turniej szachów klasycznych, więc można wbić do drugiej kategorii włącznie. Będzie fajnie, także mamy jeszcze 30 miejsc. Każdy może się zapisać niezależnie od wieku, kategorii czy tam nie wiem, czegokolwiek. Także zapraszam, no i za chwilę już lecimy z pierwszą partią. Zobaczymy, jak tutaj Jan Krzysztof Duda będzie orał oponentów. No dobra, więc pierwsza ofiara z Ameryki. Dlaczego Hikaru odchodzi na kick? Wiesz co? Pewnie lepsza kaska jest, bo na przykład z subskrypcji to na Twitchu, jeżeli nie jesteś jakimś bardzo dużym twórcą, to 50% kaski musisz oddawać Twitchowi, na kiku lepsze procenty dają. Plus też z tego co pamiętam, Hikaru miał jakąś drakę z Twitchem, że coś tam jakiegoś bana dostał na tydzień czy coś takiego. Pamiętam, że tam była jakaś konkretna akcja, po której Hikaru na tego kika sobie zaczął przechodzić, ale przyznam, że tak teraz już nie pamiętam, o co chodziło, bo to już dawno temu było właściwie. No dobra, zobaczmy. Tutaj Duda widzę, że elastycznie lubi sobie ostatnio zagrać. To B5, ciekawe, agresywne podejście. No widać, że te piony czarnego na skrzydle hetmańskim już się mocarnie rozpychają. A biały, co tutaj biały ma właściwie w tej pozycji? No trzeba wskazać, że pole C4. Jeżeli Duda tutaj nie zbije pionem i nie zbił, no to teraz pole C4 dla skoczka wydaje się być idealne. Jakiś tutaj wjazd przez D2 na C4 wygląda naprawdę bardzo zdrowo. I co dalej? Kurczę, no pozycja wydaje się być mocno zablokowana, trzeba przyznać. Nie bardzo widzę, co tutaj pionami biały będzie mógł pograć, co tutaj czarny będzie mógł podziałać. Ciężka pozycja. Prawdopodobnież Duda, nie wiem, oj, okej, dobra, to ciekawa koncepcja. Muszę przyznać, że odejście tym hetmanem bardzo interesujące. W sytuacji, kiedy hetman przejdzie na przykład na B7, no to ta presja po długiej przekątnej będzie naprawdę zacna, więc wygrana to to oczywiście nie będzie, ale już tam jakiś kolejny atut. No biały widać, że ma bardzo, bardzo spokojne podejście. Nie wyrywa się, grając z zawodnikiem 3074. Duda o taką, kurde, no tak nie wiem, są plusy, są minusy. Z plusów jest to, że tutaj zdublowane piony, co za tym idzie, jeżeli czarny rozpędzi się w centrum, no to będzie mógł tutaj zdominować sytuację. No, ciekawa sprawa, co z tego wyjdzie. No dobra, mamy hetman E5, kurde, ale jak mnie wderwiają ludzie, co tak drętwo w szachy grają, no naprawdę. Białymi siada do partii i kurde wymienia figura za figurą, nie? Zamiast coś poddymić na wygraną. No ale dobra, takich gagatków też trzeba ogrywać. Zauważcie, że Duda pozbył się swojego białopolowego gońca. I wydawało się, że ten goniec rywala będzie tutaj mocny, no ale właściwie ten goniec trochę bije w pustkę, co nie? Więc właściwie pożytek z tego żaden. Kurde, czekajcie, bo tu jedna rzecz mi przyszła do głowy, chciałem sobie zapisać i gdzieś notę zgubiłem.
Kurde, zawsze z notesem wszędzie popylam, bo zapominam o wszystkim. No dobra, nieważne. Więc tak, Duda przejął linię D, to jest oczywiście atut, ale o pionka C5 będzie się trzeba do końca świata martwić. Tutaj z tym pionem będą problemy. No i kurde, będzie nieprzyjemnie, to na pewno. A5 to akurat dziwne, no nie, dobra, nie mam żadnego pojęcia, po cholerę to A5 mu do szczęścia było potrzebne właściwie. No coś tutaj poeta miał na myśli, ale co takiego to nikt nie wie. No dobra. I wieża A1? No dzieją się tutaj dziwne rzeczy w tej partii. Dzieją się tutaj ewidentnie dziwne rzeczy. Są tutaj... Dobra. Chyba wreszcie rozkminiłem. Może on chce zagrać A6 i wieża A5? Może coś na tej zasadzie on będzie kombinował? No nie wiem. Coś takiego interesującego może być tutaj na rzeczy. No dobra, H4 zostało od razu przyblokowane ruchem H5. Bardzo napięta sytuacja w tej końcówce. No Duda ma więcej skoczków. Wieża C8 chytre, pion zabezpieczony, więc skoczek B8 może być tutaj grane. No jedynie ja bym się chciał dowiedzieć, jaki jest pomysł na tego skoczka, ale skoczek przejdzie na D4 i na D4 to będzie po prostu bestia. Będzie presja na C2, ta wieża białego też się tutaj zamotała, no bo po skoczek D4 będą widły na C2 i na B5 i zdaje się, że jednak Polish Fighter 3000 przebije tutaj rywala, chociaż muszę powiedzieć, że strasznie niemrawe podejście białego w tej partii. No i zjeżdża już poniżej 15 sekund. Chyba nie ma mądrej defensywy, bo po skoczek D4 będzie jeszcze groźba. Skoczek bije B3, zauważcie. No już o widłach nie wspominam, bo tutaj jakaś kasacja gońca może nastąpić. No ten skoczek na D4 to teraz bestia. 0,3 sekundy, no ale piona podłożyłeś, kolego, i to jest koniec partii. Wieża bije D3, wieża bije B3 i oponent się poddaje, więc tutaj Duda czekał, no i w końcu niżej notowany rywal się po prostu wywrócił, także fajnie. I co ten biały tutaj będzie kminił? Jeszcze się poddać nie... No nie, no co ty robisz? Co ty robisz? No dobra, tutaj partia się zakończyła. Zobaczmy, tutaj CM z Polski wojuje z arcymistrzem. Jest jakość straty po naszej stronie. Czy pan aktuar 4-4 się wykaraska z tych problemów? No nie jest ta pozycja przyjemna, to na pewno. Ale może będzie... O Jezusicku, no goniec podłożony został. No to teraz koniec pieśni następuje. No dobra, zobaczmy z Polaków rodaków, jakie tu są ciekawe jeszcze pojedynki. Tutaj National Master z Polski kontra GM. Polak rodak ma tutaj skoczka, więc może jakieś widły założy oponentowi. Tylko ta wieża czarnego bardzo nierobotna. No trzeba ją koniecznie zaktywizować. Dawaj, tutaj agresja. Bardzo dobrze. Oj, kurde bele. I wieża w potrzasku. Oj, ale niefortunne. No i ta wieża teraz nie ma gdzie uciekać. Tak blisko. No ale niestety. Trzeba uważać od początku do samego końca. Zobaczmy tutaj FM. Oj, czekajcie, chyba... Znam tego FM-a. Chociaż nie wiem, po miniaturce mi się wydawało, że kto inny. No ale dobra, lepszy FM wygrywa. Zobaczmy tutaj. No dobra, to chyba po prostu hetman jest dorabiany.
Także niestety FM z Polski tutaj poległ. No chyba, że jakiś pad będzie, no ale to się nie spodziewam pada. Kurde. Dobra, jednak zamatowo. Już by se mogli jaj nie robić i poddawać gołego króla. No jestem podobnego zdania. Jestem podobnego zdania, aczkolwiek raz na jakiś czas zdarzają się jakieś paty, tego typu sytuacje, więc wiesz, zawodnicy do końca liczą, że się coś przyfarci po prostu. Gdzie można teraz śledzić party Stated Tuesday? chess.com/events i tam masz wszystkie party z TT, możesz sobie oglądać co i jak. Gdzie muszę się zakręcić, żeby zagrać z jakimiś lepszymi graczami od siebie? No wiesz, każdy woli grać z lepszymi zawodnikami od siebie, więc jeżeli chcesz sobie zapewnić tego typu trening, to musisz komuś wyżej notowanemu najzwyczajniej w świecie zapłacić. No bo nie wiem jak inaczej. No, możesz sobie wyżebrać od jakiegoś streamera na przykład, że z tobą zagra. Streamerzy często z widzami grają na różnych streamach. No ale tak, żeby mieć pewność, że ktoś będzie chciał z tobą zagrać, no to cóż, jest proste rozwiązanie tego problemu. Mianowicie można wynająć sobie takiego zawodnika. Kiedy jakiś poważny stream? No, byczku, ja się szykuję. Ja się szykuję mentalnie cały czas, ponieważ, drodzy widzowie, w kwietniu będzie turniej kandydatów. Turniej kandydatów, czyli 3 tygodnie poważnych 7-godzinnych partii, które będą oczywiście komentowane na tym kanale, więc ja już od miesiąca mentalnie się przygotowuję na te streamy. No dobrze, drodzy widzowie, więc tutaj Duda, no z IEM-em z Niemiec, w mojej ocenie ustawił naprawdę mizerną pozycję. Ja naprawdę nie jestem fanem ustawiania gońca na B2, kiedy pion stoi na D4. Zawsze mi się to wydaje bardzo, bardzo podejrzaną koncepcją, no bo jednak ten goniec jest naprawdę mocno zablokowany, no i wiadomo, są plusy, są też minusy. Oj, ale gońca oddał, jeny! A nie, to jest jakaś pułapeczka. Czekajcie, bicie. Goniec odchodzi, wisi tutaj skoczek, okej. No to tutaj oponent naprawdę chytrze podszedł do tematu. Ja myślałem, że on podwalił piona jak sierota, a się okazuje, że on był sprytny, a nie głupi. No to ładnie, naprawdę ładnie tutaj zagrał. Niemniej Jan Krzysztof Duda też wie, o co chodzi. Więc zobaczymy, jak tu czarny zareaguje, bo teraz takie prymitywne skoczek bije G7 z atakiem na hetmana wisi w powietrzu. Wiesz co, Skubi, tak wracając do tego tematu, na przykład możesz sobie zagrać z Mamedjarowem. 300 euro za godzinę to kosztuje. Gdzieś tam mi mignęło kiedyś takie ogłoszenie. Mamedjarow swego czasu zawodnik 2800+, więc możesz sobie z takim zawodnikiem zagrać na przykład. Jaki skład kandydatów? A możesz sobie googlnąć na luzie.
No dobra, więc tutaj wieża C1. No dobrze, więc chyba Polak Rodak tym samym kosi tutaj oponenta, no bo teraz już pionka z czystym sumieniem można łapnąć na C7. No i teraz już czarny ma totalnie przegraną pozycję, także muszę powiedzieć, że nie byłem przekonany co do tego ustawienia ze strony Jana Krzysztofa Dudy, ale wyszło naprawdę cudownie. Tu oponent się posypał błyskawicznie, także super. No dobra, zobaczymy, co tutaj będzie szło dalej. Oj, Duda ryzykowne podejście zastosował. Oczywiście po biciu na G7 wchodzi bicie na D7. Ale te białe pola no, będą ekstremalnie słabe. Chociaż w sumie, jeżeli ta wieża nie będzie przeganiana, no to chyba luzik arbuzik właściwie. Chociaż no, te białe pola trochę zabolały. No ale w sumie, jak hetmanów nie ma na desce, to chyba wywalone. Także wydaje się, że będzie to gładziutkie zwycięstwo Jana Krzysztofa Dudy. Jedynie problemem jest tutaj ten skoczek z D2. Ten skoczek z D2 jest bardzo nierobotną figurą i troszeczkę mam problem, żeby znaleźć jakiś sposób na aktywizację. Mało tego, ten goniec z B2 też jest beznadziejny. No i też nie widać, jak delikwenta zaktywizować. Kurczę, no może to nie jest taki hop-siup do wygrywania właściwie. No jestem przekonany, że Jan Krzysztof Duda coś tutaj wykombinuje. Czyli tutaj skoczek F3 jest planem Polaka. A wcześniej skoczek F3 nie grał, no bo byłoby bardzo nieprzyjemne związanie. Więc super podejście ze strony Dudy. Znalazł problem i znalazł też fajne rozwiązanie. Ale tutaj czarny będzie próbował wrzucić mata. Z tym, że no po goniec C4 zawsze można F3 rzucać. Także chyba Essassito następuje. Koniec końców, gdyż teraz F3, wieża bije F7. I czarny po prostu może się poddać na tym etapie. Ale dlaczego tutaj tak długo zwlekał? No nie, no teraz bicie na F7. Co ty chcesz? O co ci chodzi w ogóle? Bicie na E4, bicie na E5. No nie, no bez jaj, to. Oj, to ja kliknąłem. 15 pionów mniej i jeszcze gońca oponent podwalił, także S. No dobra, zobaczmy. O proszę, tutaj. Aj, akurat Polak przegrał, jak wszedłem. No to się niefortunnie ułożyło. O, zobaczmy. Polak Rodak wojuje z 3001 arcymistrzem, ale tutaj chyba już jest po partii, tak w rzeczywistości. No, zobaczmy tutaj. Mistrz świata do lat 14 gra białymi. Kontra Messi z Indii. Podruba Messiego. No i teraz pytanie, czy ta pozycja będzie do wygrywania? Bo jest jakość przewagi po stronie białego. No, ale do wygranej bardzo daleka droga, bo czarny naprawdę mega solidnie ustawiony. No i ten wolny broniony pionek. Ten wolny broniony pionek. Oj, czyżby podstawka? A nie, bo tutaj jeszcze piona zgarnął. No to obiektywnie remis, to na pewno, ale jeszcze będzie trzeba się tutaj w defensywie wykazać. Także zobaczymy, jak czarny potrafi się bronić. No pion z linii G. Myślę, że zostanie skasowany. Tutaj jakieś powtórzenie pozycji. Nie do końca wiem po co. No remis obiektywnie jest, to na pewno. Oj, żeby tu trzykrotnego niechcąco nie było. Chyba to nie było potrzebne. No ale dobra, presja czasu jest, tylko że król się teraz uwolnił. To jest delikatnym minusem. No i co z tym fantem zrobić? Okej, no dobra, teraz jak czarny uciekł, no to już na luzie. Na luzie to będzie do obrony. Tak mi się przynajmniej
Wydaje, no ale ciekawe, ciekawe, co to wyjdzie z tego. Czy Szparu też gra? Chyba tak, mimo że to co tydzień gra. Ależ tu trzyma czarny w ogóle bez zająknięcia, nie? Bardzo dobrze się broni i też bardzo szybko się broni, także klasa zawodnik. Chociaż teraz dał się zgonić na bandę, więc może jakieś problemy się tutaj pojawią. Chociaż kurczę, ciężko nawet jakąś groźbę mata zrobić, nie? Bo tutaj jedyny sposób na wygrywanie takiej końcówki to jest odgonienie króla od skoczka. To jest jedyna szansa na wygrywanie. Jeżeli skoczek jest przy królu, to pomijając jakieś tam jednostkowe wyjątki, to zawsze da się obronić. No tutaj można na przykład właśnie ruch wieża B5 zastosować. Już ten skoczek gdzieś tam musi troszeczkę odejść, no ale cały czas wszystko w granicach równowagi jest. Okej. No szuka tutaj nasz zawodnik sposobu, ale coś tutaj czarny się nie chce dać oszukać. No i teraz jak uciekł do centrum, no to już będzie remisik. I jeszcze jedna partia, ale akurat padł remis. 150 ruchów tutaj partia Gaty Kamskiego trwała. To był Paweł Sowiński. Dobra, no to lecimy w takim razie dalej. Tutaj Polek Rodak, Jan Krzysztof Duda podejmuje zawodnika 2756. Rund jest 11, szanowny kolego, 11 rund przed nami. No dobra, więc tutaj centrum biały zajmuje, jakiś Katalon będzie, nie, B6 Polish Fighter wrzucił. No, powiem wam, nie przypominam sobie, żeby Duda w Tajty Tuesdayach hetmańsko-indyjską stosował, więc widzimy to, co już widzieliśmy wcześniej, że faktycznie Jan Krzysztof Duda traktuje te Tajty Tuesdaye jako takie pole doświadczalne. On przygotowuje sobie jakieś warianciki i zamiast od razu wrzucać je w partiach klasycznych, no to najpierw testuje je przez internet. Bardzo fajne podejście. Dzięki temu oponenci nie wiedzą, czego się spodziewać w poważnych partiach, a też Duda nabiera doświadczenia, więc bardzo fajne podejście. No i też, co ważne, my możemy sobie pooglądać te wyczyny Polish Fightera. Nie, wieczorny Tainted Tuesday nie będzie tutaj komentowany. No dobra, E3. E3 podejrzana koncepcja, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że kiedyś jakieś G5 nastąpi i z tym gońcem będą problemy. Póki co goniec na D6 zawsze może uciec po G5, więc jeszcze tego gońca zdobyć się nie da. Niemniej Duda wyszedł z pionem więcej. Oczywiście ten pion więcej jest dosyć słabym pionem, bo tutaj jest oczywiście atak, ale co by nie mówić, materiał do przodu, tylko że minuta w plecy, więc Duda myślę, że zdrową pozycję tutaj ustawił. I zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Okej, H6. Kurczę, no, długaśne zastanowienie, a biały ma tutaj prosty, wręcz turbo prymitywny plan, no bo tutaj ta presja po linii D będzie dosyć kłopotliwa. No dobra, zobaczymy.
co też interesującego z tego wyjdzie. No bo Duda naprawdę grube problemy ma tutaj w trzeciej rundzie. No, Stockfish sytuacji nie oddaje w 100%, ponieważ no, pozycja w równowadze, ale biały ma prosty plan, proste ruchy tutaj robi. Zaraz jakiś skoczek B5, kasacja tego piona z D6, a inicjatywa oczywiście tutaj zostanie. No i teraz jeszcze dodatkowo, kurczę, już prawie ten hetman złapany, co nie? To już w ogóle jest ciekawostka, że ta pozycja czarnego jest na tyle ścieśniona, że ciężko w ogóle robić jakiekolwiek ruchy. Tak, to jest 3 plus 1, 3 plus 1 tutaj zawodnicy grają. No dobra, wieża jeden teraz zagrane, Duda na ograniczonej przestrzeni będzie starał się manewrować. No myślę, że jeżeli Polak da radę zagrać wieża E8 i goniec F8, to już ta pozycja będzie naprawdę przyjemna. To... Uuu, a to co to takiego? O co tutaj chodzi? Kurde. No dobra, Duda powiedział sprawdzam. Zdaje się, że tutaj jakaś głupia koncepcja wpadła. Nie, no to bez sensu. Dwa skoczki i wieżę oddał za hetmana. No to bez sensu, kompletnie bez sensu. Nie wiem tutaj, co tutaj MJ Ray zrobił, ale mam wrażenie, że po prostu źle pododawał te figury, że mu się to zgodziło w głowie, bo tak na rachu ciachu zagrał to skoczek E5. Skoczek E5 no ewidentnie nie zostało prawidłowo doliczone. No i teraz będziemy mieli bardzo interesującą końcówkę, ponieważ Duda ma aż trzy figury za hetmana, a jeszcze pionka w gratisie. No to już w ogóle essa powinna być. Nie, no i tu chłop puścił piona z linii C. No wydawało się na początku, że Duda może mieć naprawdę grube problemy w tej partii, ale no zawodnik tutaj bardzo mocno odleciał. Pamiętajcie, trzy figury za hetmana, czy to są trzy lekkie figury, czy dwie lekkie, jedna ciężka, to jest za dużo w większości przypadków. No chyba, że jest jakiś hipersprytny atak na króla, no to wtedy może można tego hetmana oddać, ale nie no, mat wie, ale ładny mat! Zobaczcie, skoczek tutaj zabiera, wieża tutaj zabiera i goniec matuje. Wow! No to jest piękny obrazek, przepiękny obrazek na koniec tej partii. Dlaczego trzy lekkie figury, czy dwie lekkie, jedna ciężka? Dlaczego taka współpraca jest mocniejsza od jakiegoś tam hetmana. No dobra, zobaczmy tutaj. Antoni Kozak, grający czarnymi, ma nawet delikatną przewagę z Michałem Sarinem o rankingu 3200. Niestety Polak Rodak poniżej 10 sekund i to jest dla nas delikatnie problematyczne, ale pozycja jest tutaj świetna. Patrzcie, piona z F2 zabiera i wygrana! Wygrana! F2, F1! Biały nie bardzo ma jak to zatrzymać, bo tam jeszcze szach wchodzi. Wow! No to teraz wydaje się, że Michal Sarin będzie tutaj pakował walizeczkę, a Polak po prostu pójdzie tym królem naprzód. Nawet teraz może pójść tym królem aż do G3, pomóc temu pionkowi. No czarny naprawdę ma wiele sposobów na wygrywanie tej końcówki, a wystarczy nam jeden. Teraz nawet wieża może powybijać. No wszystko tutaj można. Tego piona z linii C momentalnie się zatrzyma. No to drodzy widzowie, 3200
zawodnik został tutaj ustrzelony. No, chyba największy sukces Antoniego Kozaka, jeżeli chodzi o te szachy internetowe. Zawsze wierzę, za tego pioneczka można oddać. Jeszcze tutaj biały nie chce się pogodzić z porażką, ale już za moment będzie musiał. Także 3200 zawodnik, no ewidentnie na rozkładzie tutaj jeszcze pali cały czas, który mu został, no ale bez jaj, no hetmana, to każdy już by wygrał. No i brawo! Antoni Kozak rozwala zawodnika 3200, no to jest klasa, brawo, no w szoku jestem, że Mighty GM Pretender ma poniżej 2800 w ogóle, wow. No to tutaj Michal Sarin rozłożony, nieźle. No dobra, zobaczmy, jakie tutaj jeszcze interesujące partie. Oj, akurat jak wszedłem, to Szparu przegrał z Pranawem. Dobra, co my tutaj mamy? No już Polaków nie ma. Dobra, to czekamy teraz na czwartą rundę. Po czwartej rundzie będzie 6-minutowa przerwa. No dobra, to jak obstawiacie po tych rozgrzewkowych partiach? Jan Krzysztof Duda, ile dzisiaj punktów będzie miał na koniec turnieju? No bo dzisiaj, kurczę, trzeba powiedzieć, że Duda rozpędzony. Dobra, no to już wszystkie partie się skończyły, także zaraz powinna być kolejna. Okej. Okay. No co jest? Gdzie Duda? Panie Duda? Halo? Nie, no dobra. Nie wiem, dlaczego mi się nie otworzyła partia. O, karokaniarz! No dobra, to trzeba tutaj karokaniarza sklepać ewidentnie. Czy gra dzisiaj Hikaru? Tak, tak. No, przynajmniej był na liście startowej. Nie wiem, czy tam się wycofał, czy może coś mu się noga powinęła, ale na początku był Hikaru zapisany, także wydaje mi się, że gra. No dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mam wrażenie, że to jest jakaś teoria odklepywana. Coś mi się kołata gdzieś w głowie, ten wariant. No dobra, zobaczymy, bo tutaj czarny ewidentnie świetnie przygotowany debiutowo. Duda coś pierwsze takie długaśne zastanowienie miał w tym momencie. No ale dobra, no skoczy K3 chyba jest bardzo naturalnym zagraniem, co nie? No bo teraz capnie na C4. To i polem D6 będzie potem zainteresowany, więc w sumie wygląda ta koncepcja bardzo, bardzo zdrowo. Hikaru ma maksa, no to punktację pomocniczą, może ma gorszą i dlatego jest niżej, bo jest dużo zawodników, którzy mają 3 z 3. No dobra, no to skoczek K3 zostało tutaj rzucone. Skoczek G6, czyli tak jakby pionem E5 był tutaj czarny bardzo zainteresowany. No, można zawsze skubnąć na C4 i wtedy pozycja będzie po prostu ok,
Ale Duda na pewno ma chrapkę na coś więcej niż po prostu okej pozycja, więc Duda chce zabezpieczyć tego piona C5, żeby później po skasowaniu piona C4 móc zasuwać tymi pionami na skrzydle hetmańskim. Okej. No, jest tutaj potencjał, żeby Duda zamieszał. Tym bardziej, że król oponenta cały czas w centrum szachownicy, więc z tego tytułu też będą jakieś problemiki. No dobra. A jeżeli się skoczki wymienią, to w ogóle jakiś szach na B5 i w ogóle roszady sobie oponent nie zrobi. No dobra, to już fajowo zaczyna wyglądać, bo. Jeżeli to idzie do końcówki, to też Duda ma lepiej, bo wtedy goniec wchodzi na F3 i tam presja na hetmańskie bardzo duża. No ale teraz Duda, właśnie o to chciałem powiedzieć, że teraz Duda nie powinien wymieniać hetmanów. Tak, na ten moment Jan Krzysztof Duda rozwala Tajty Tuesday. Szanowny panie Invader, zgadza się. I teraz zauważcie, jest presja na B7. Goniec F4! Chyba goniec. Oj, kurczę, no szkoda, że tego Duda nie zagrał. To goniec F4 byłoby naprawdę nieziemsko złośliwe. Wtedy presja na tą wieżę z B8. No i to już byłoby naprawdę zdrowe. No ale dobra, no tak czy siak, jeszcze dwóch ruchów czarnemu brakuje do roszady, zobaczcie. Dopiero teraz roszadkę sobie przygotował. No nie, no to jest koniec pieśni. Bicie na C6 i później schyc, pionek zasuwa, no wszystko tutaj wchodzi. Król musi iść gdzieś tam na D8, to i wtedy goniec F4 będzie mocarne, wieża C1 będzie mocarne, no koniec partii. Ależ tutaj karokaniarz został zmielony przez potężnego Polaka. Kurde, no tutaj atak przepiękny poszedł. 21 ruchów. 21 ruchów. Pan, w sumie kto to jest? Georg Harutiunian został tutaj rozwalony. Ale rzeźnia. Ej, a odpalmy analizę, zobaczmy. Nie no, myślę, że jakiś genialny ruch mógłby się tutaj przytrafić. Takie mam wrażenie. No dobra, zobaczmy, jak inni Polacy rodacy sobie radzą. Duda przed przerwą perfekto leci. Natomiast tutaj, kurde, o tego playera 2006 to ja nienawidzę. Mam nadzieję, że Krzyżan go tutaj sklepie. No dobra, presja na C3, bardzo fajna ofiara jakości. Zdaje się, że nastąpiła chwilę wcześniej. I teraz biały no, ma przewagę materialną, ale jego król w tej sytuacji zbyt szczęśliwy nie będzie. No dobra, mamy A5 dorzucone. Więc tutaj presja robi się coraz większa, tylko no troszeczkę jednak powymienia tutaj biały tych figur, więc Krzyżan 9-4 może mieć tutaj problemy. No ale zobaczmy, jest atak na hetmana, później może ten goniec na D5, ale nie, goniec na D5 później może, bo wymiana hetmanów będzie. Więc co tutaj robić? No goniec C8 to już wygląda naprawdę biednie, ale dalej są hetmany na desce, a dopóki są hetmany na desce, to jest to opcja, żeby coś tam poddymić kiedyś. No i teraz Polak przyspieszył, zaraz ten goniec zamelduje się może na D3, wieża D2 nie może możliwe ze względu na hetman C3, więc są tutaj całkiem realne problemy po stronie zawodnika grającego czarnymi, ale wieża D1, bardzo, bardzo ładny ruch. Chodzi oczywiście o to, że wieża D6 jest tutaj niebroniona faktycznie. No i pozycja czarnego tak ledwo, ledwo się trzyma, jeżeli się w ogóle trzyma, bo teraz nie ma jak bronić za bardzo tego gońca. No coś takiego nawet wisi w powietrzu. No i chyba to jest wygrana białego. No ten player 2006 gra mega drewniane szachy.
ale trzeba powiedzieć, że chłop się perfekcyjnie broni. No i niestety tutaj porażka Polaka Rodaka, no szkoda. No dobra, zobaczmy. O, tutaj Wugar Rasulow z Antonim Kozakiem. Czyżby kolejny arcymistrz miał zostać rozwalony przez potężnego Polaka? Czarny ma tutaj skoczka, więc na to trzeba zwrócić uwagę. To na pewno będzie nieprzyjemne na niedoczasie. Czarny się tutaj faktycznie nieźle rozpędził. I teraz jak te problemy rozwiązać? Bo kurczę, ten pion... Ale tutaj trzy piony za tego skoczka, więc całkiem sporo. Zauważcie, że te piony będą leciały do pola przemiany i to czarny się tutaj tłumaczy. Tutaj czarny ma naprawdę bardzo realny problem. Teraz bicie na B7, wisi jeszcze dodatkowo skoczek. I co z tym fantem zrobić? No teraz byleby tylko antek jakichś wideł nie podwalił. No, ojojoj, chyba czarny szybszy. Skoczek C2 i oj, skoczek C6 widły. Ajajaj, no nie, jeszcze ten hetman pobronił wszystko. Ajajajaj, widzicie, te widły, zawsze te widły decydują, no. Okej, okay. No nie widzę żadnego Polaka Rodaka w akcji. Więc zobaczmy, jakieś losowe pojedynki i po tej rundzie będziemy mieli 6-minutową przerwę i później gramy sobie dalej. Nie lubię tego playera, bo on strasznie zachowawczo gra i po prostu czeka, aż oponent się wyrwie i wtedy kontruje. I to jest mega wkurzające, nie? Bo chłop nic nie robi, stoi w miejscu, gra wszystkie najnudniejsze warianty, jakie tylko są. No to jest po prostu tragedia, coś takiego. Kurczę, no ciekawe, czy tutaj biały wygra. W sumie czarny ma wszystko bronione. Oj, termometr tutaj szaleje w tej pozie. No ale coś dalej, mata nie widać, nie? Przynajmniej. Oj, oj, podstawka skoczka. No dobra. Nie, Jan Krzysztof Duda nie streamuje. Dobra, więc mamy teraz 6 minut przerwy, więc 17:46. Lecimy dalej z tematem. W międzyczasie, szanowni widzowie, chciałbym was zaprosić na turniej do Lublina. Można do drugiej kategorii włącznie zdobyć. Jest to turniej Mistrzostwa Cebularza Lublin w szachach klasycznych, ale każdy może zagrać, nawet jak ktoś nie jest członkiem klubu, chociaż lepiej być. Także zapraszam cieplutko. Trochę się obraziłem, bo chciałem zorganizować Mistrzostwa Województwa, bo się nie odbywają w szachach klasycznych, szybkich, błyskawicznych i tak dalej. Ale odpowiedzi od Lubelskiego Związku nie dostałem, to stwierdziłem, że sobie zrobię Mistrzostwa, ale klubów. I z głowy. Właściwie, panie Klop w butach, pytałem Dudę o to streamowanie, ale on powiedział, że w ogóle go to nie kręci, nie? Więc tam woli sobie popykać w szachy. No i w sumie logiczne. Jednak jak się gada w międzyczasie, to ciężej orać oponentów. Kurczę, no Duda... Duda zazwyczaj jak zaora, tak 4 z 4, to później naprawdę ostro leci dalej. Także mam nadzieję, że po tym dobrym początku energii nie zabraknie. I kolejni oponenci będą orani. Ciekawe by były te streamy, patrząc jak gra na neonowych figurach.
No, prawda. Dla tych, co nie wiedzą, to Duda gra na tych figurach. No nie wiem jak wy, ale ja to oczopląsu dostaję. Ja tu oczopląsu dostaję, jak patrzę na te figury, a Duda na takich figurach gra na Czescomie od dawien dawna. Także nie wiem z czego ta koncepcja mu się wzięła. Powiedział, że mu się podobają. I tak o sobie ustawił po prostu. I weź tu jeszcze bulety 2 godziny naparzaj. Kurde, wiecie co? Z tymi buletami, no tak raz na jakiś czas, to lubię sobie te bulety odpalić. Są te buletowe areny dla utytułowanych zawodników. I kurczę, tak raz na jakiś czas lubię sobie odpalić przez 2 godzinki ponaparzać. No jest wesoło, ale no jak są ludzie co 2 godziny dziennie, jak są ludzie co 2 godziny dziennie naparzają te bulety, no to już jest dla mnie jakieś tam schorzenie, które należałoby skonsultować. Jakoś nie pasuje mi Jan Krzysztof Duda komentujący siebie. Zagrałem pod zadymkę i ustrzeliłem oponenta. No to wiesz, to każdy może w swoim stylu komentować, nie? Przecież odbiorców jest dużo. Także na każdy styl ktoś tam chętny się znajdzie. Patrzcie, to zamówiłem pieczątkę klubu. Firmowej pieczątki nie miałem chyba ze 4 lata. A się okazało, że klub to musi mieć do papierów. Kurde, te pieczątki to jest taki przeżytek, że to głowa mała, nie? Ale niestety w niektórych urzędach pieczątka musi być i koniec. Jak tam analiza partii Janka? No 95% dokładności było, ale genialnych zero, co ciekawe. A, chodzi, że bulety na tych neonowych figurach. No ta, no to jeszcze bardziej by się błyszczało. Ale to i tak jest nic w porównaniu do Hikaru, który jeszcze ma jakieś tam efekty odpalone. Że jakieś tam błyskawice mu cały czas naparzają, nie? Jak się tam rusza, czy coś tam bije. No to jest dopiero hicior, co nie? To jest dopiero grube. Jejusiu, 10 minut już czekam, aż mi przeciwnika znajdzie w szachach szybkich na ranking 2250. No, tak jak się gra na więcej niż 3 plus 2, to powyżej rankingu 2200-2300 to już ciężko znaleźć oponenta. Jakoś tak na tym wyższym poziomie to zawodnicy głównie 3 plus 0 i 1 plus 0 lubią naparzać. W sumie nie wiem czemu właściwie. No dobra, jakiś potężny FM się tutaj wylosował, drodzy widzowie. No FM 2938 to nie są jakieś przelewki i królewsko-indyjska została tutaj odpalona. No, będą dymy, to na pewno. Ten wariant jest naprawdę bardzo jadowity, ponieważ tutaj czarny szykuje się do błyskawicznego ukąszenia w centrum ruchem D5 i wtedy to centrum może zostać całkowicie rozbite. No dobra, zobaczymy, bo tutaj walka jest właściwie, można powiedzieć, o taką
stabilizację, ja bym to nazwał. Jeżeli biały ustabilizuje pozycję, weźmie pod kontrolę pole D5 tak na amen, no to wtedy czarny ma przypał, ponieważ ten pion jest słaby. No i będzie można sobie elegancko delikwenta atakować. Natomiast jeżeli czarny wrzuci jakieś D5 albo właśnie G5 i rozkręci akcję na królewskim, no to tutaj mogą być ciekawe dymy. O właśnie. Widać, że tutaj pan Sima Movahed jest ogarniętym gidziarzem, wie o co chodzi w tych strukturach, ma świadomość, że tutaj albo się dymi, albo się przegrywa partię bez walki. No to ciekawe, co z tego wyjdzie finalnie. Wieża C8. No powiem tak, goniec bije A6, to ja osobiście z bomby bym zagrał, żeby zrujnować strukturę oponenta, no ale nie wiem, co tutaj poeta ma na myśli. C6 w ogóle. Wow, jakie triki, czekajcie chłopaki, na spokojnie. Powierza bije goniec B5, wow. Kurde, ale kreatywnie tutaj Duda zagrał. Faktem jest, że wygrana to z tego nie wyszła. Komputerek cały czas udaje, że ta pozycja jest równa, no ale... No mimo wszystko, kurczę, no ciekawe. Poddymienie. Kurde, no chłopy na tym poziomie 2900. To takie dymy widzą, że to szok po prostu. Nieźle. W tym turnieju, co dałeś link, to może być dowolny wiek? Tak. Ja jestem zdania, że szachy, właśnie to jest fajne w szachach, że pięciolatek może na równych warunkach rywalizować z 55-latkiem i tak dalej. Także ja jak robię turnieje, to są otwarte, niezależnie od wieku. Także każdy może zagrać. Kurde, ale to w ogóle nie wiem nawet w którą stronę patrzeć w tej pozycji, tak muszę się wam przyznać. Bo tutaj król białego, kurczę, to tak do końca szczęśliwy chyba nie jest. Ale z drugiej strony ten pion D5 jest na pewno jakąś słabością, tylko jak ukąsić? Tak zacząłem się rozglądać, czy tutaj przypadkiem nie można w ten sposób zagrać, żeby piona A7 ukraść. Po prostu, no ale nie wiem. Okej, faktycznie Duda na C6 się wpakował. No tylko, że tutaj minuta w plecy jest, nie? Więc to będzie pewnego rodzaju kłopotem. Kurczę, no ale pozycja wygląda no niemalże na kompletnie wygraną, tak? Czyli kasacja na D5, po prostu pion więcej. No trochę oczopląsu dostaje od... Oj, sorki. Od tych wszystkich motywów. Okej, czarny tutaj koncentracja mocna na linii.
Na linii C. Kurczę, no troszeczkę są tutaj nieprzyjemności na tym związaniu. W jaki sposób tutaj Duda mógłby się rozwiązać? No szczerze mówiąc, to nic mądrego nie widzę. O, dobra, dobra, goniec B6. Wygonić tą wieżę i wtedy związanie nie będzie, ale już na 20 sekund schodzimy. Okej, oj, wieża C2, no trzeszczy, trzeszczy. Mi ta pozycja. Kurde, tutaj czarny przyciska dalej. Czarny przyciska tutaj dalej, po linii C, po linii D. Jak się tutaj bronić? Ej, a może Duda w ogóle G4 jakieś zagra i tego gońca złapie? Może to jest koncepcja Polaka? No, kurde, nie wiem. Dzika pozycja, no strasznie dzika pozycja. Tutaj przede wszystkim tą przekątną trzeba kryć. No dobra, goniec F6. Jezu Chryste, no nie mam żadnego pojęcia, co się tutaj dzieje. Ale oponent już 20 sekund na zegarze, a Duda rozkręca swoje piony na hetmańskim. Jest tutaj potencjał, żeby tym pionem maszerować dalej, ale król Dudy osłabiony. Oj. Będzie tutaj z tego tytułu jakiś problem. Czarny cały czas szuka swoich szans i Duda ma piona więcej, ale do wygranej jeszcze daleko. Czarny widać, że mocny blickarz po prostu stoi w miejscu, czeka. No i się doczeka pewnych nieprzyjemności, bo teraz można G4 zamykać tego gońca. No ale dobra, tak też jest dobrze. Podstawił figurę! O! Ale tutaj Duda wytrzymał presję, widzowie! I oponent został rozjechany finalnie! Ale tutaj była napięta sytuacja, kurczę, no ja kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. Ale finalnie zwycięstwo, no super! Piąte zwycięstwo z rzędu Dudy! Także elegancko. Dobra, zobaczmy, kto tutaj z Polaków rodaków jeszcze wojuje. Jest Damian Lewtak, który tutaj białymi się broni, ale niestety tu pion czarnego będzie zasuwał. I takiego pionka na E2 naprawdę ciężko będzie zatrzymać. A może jednak? Może kabaret! Ale podstawił i wygrana pionkówka. Ale pajacerka zawodnika z Szwecji? Ze Szwecji. Kurde. Ładnie tutaj klepnął Damian Lewtak. O, jak myślicie, zamatuje czy nie zamatuje? No to już jest raczej łatwe matowanie. Co on robi? No co ty robisz? Człowieku. Co ty robisz? Co on robi? Co on robi? No nie no, Alireza ma na rozkładzie i nie zamatuje! No zamatuj, no co ty robisz? No zagoń do rogu! Boże, no to już jest klasyk. No! On nie wie, do którego rogu zaganiać! Ale wstyd! Co on robi? Nie no, ale pajacerka! On nie wie, że do białego rogu trzeba zaganiać. Ja. I pata dał! Ijem! Kurde! Za co oni tego jema we Francji rozdają? Co jest? W sensie dobra, no nie do czas, ale tutaj widać, że chłop nie wiedział nawet do którego rogu zaganiać. A tutaj to już była klasyczna pozycja. Pole B1 się zabiera, a później klasyczny manewr skoczkiem. Cyk, cyk, cyk. No to każdy zna. A tutaj chłop próbował do tego rogu zagonić, zamiast do białego. Kurde, no to nieźle. Nie będzie mógł spać po nocy po czymś takim. Kurde, no nieźle. Wiadomo, bo tam zamatować czasami się nie udaje, bo tam mając 2 sekundy na zegarze, to się łatwo zamotać, ale no ale tutaj chłop takiej podstawy nawet nie ogarnął, co nie?
Ciekawe, czy byś na takim czasie dał radę zamatować w stresie Alirezę? No nie wiem, ale no na pewno zaganiałbym do odpowiedniego rogu, a czy by mi się to powiodło, to inna kwestia, ale Stockfisha, no to tam w 15-20 sekund matowałem. Możesz sobie poćwiczyć na zakładce Ucz się końcówki i tam masz matowanie. Masz na przykład matowanie gońcem i skoczkiem właśnie. I tutaj zobacz, na przykład Stockfisha 5 razy w minutę 22 mój rekord, żeby zamatować. Także wiadomo, że stresik jest, ale właściwie można się wywrócić, zanim zagoniłeś na bandę. Bo jak król jest na środku szachownicy, to faktycznie można się zamotać, że jedno pole przeoczysz, ten król ci ucieknie i zaczyna się zabawa od zera. No i wiadomo, możesz się nie zmieścić wtedy w tych 50 ruchach, ale no kiedy już masz króla oponenta na bandzie, to już jest easy. No dobra, tutaj Santo Blue dał fory Dudzie, zobaczymy jak tutaj Jan Krzysztof sobie poradzi. No dobra, to ciekawe struktury z tego wychodzą. Ja oczywiście w takich strukturach to wolę sobie grać czarnymi, no bo paragońców, ale zobaczymy co też interesującego z tego finalnie wyjdzie. Kurczę, i to Alirezę przez coś takiego nie ograć, nie? Pamiątka na całe życie. Turek czekał, aż wrócisz do transmisji? No może tak było. Czekajcie, moment, po wodę sobie pójdę. Dobra, lecimy dalej. Okej, coś tutaj pan Santo Blue tak niemrawo się ustawił, co nie? Takie mam wrażenie. Kurczę, ale tutaj też coś tak nonszalansko tym zegarkiem rozporządza. A to, nawiasem mówiąc, dosyć często się zdarza, że kiedy przeciwnik się spóźni na partię, to się tak wydaje, że już będzie free gierka i wtedy tak na luzaku się podchodzi do tematu, no i wtedy są problemy, wiadomo. No ale nie, no tutaj para gońców, taka elegancka, jeszcze można nawet elegancko zrujnować strukturę oponentowi. Nie, no to tutaj tyle dobrych ruchów, że nie wiadomo co wybrać w ogóle. Problem z tym Stockfishem jest taki, że on zawsze gra najlepsze ruchy. Jak człowiek zagra inaczej, to już się gubisz, jak tego mata dać. No to tak jak powiedziałem, no jak król jest na środku szachownicy, to faktycznie się można zamotać, nie? Bo tam musisz współpracę gońca i skoczka dobrze koordynować i tam jedno jakieś pole przeoczysz i już król ci może się zawinąć faktycznie, ale jak już król jest na bandzie, to tam już ciężko zepsuć. Ale ogólnie zasada jest taka, że ustawiasz sobie, jak masz białopolowego gońca, ustawiasz go sobie tutaj i skoczka tutaj.
I wtedy masz właśnie bardzo dobrą współpracę i wtedy tylko królem zaganiasz. Jak masz gońca czarnopolowego, to stawiasz tutaj, skoczka tutaj i wtedy znowu królem tylko zaganiasz. No to tak jak mówię, zamotać się można, ale teoria jest prosta. No dobrze. Nawet wiecie, zawodnicy kalibru Hikaru czasami gdzieś tam się mylili. Była taka śmieszna sytuacja, jak Hikaru się naśmiewał z Tomka Jaskółki, że to Jezu Chryste, mat na G7. Czekajcie. Szach, bicie, bicie. No i co? I mat na G7. Ajajajajaj, karamba. Panie Duda, to się nie uda. Oj, dobra, 14 sekund. Niech ten czas białemu odejmie zdrowy rozsądek. No i super! Ale teraz, jak się tutaj zabezpieczyć? Bo biały zaraz kolejną wieżę wrzuci do akcji. Jak ten problem rozwiązać? No to jest wysoce kłopotliwa sytuacja. Oj, to nie było prawidłowe rozwiązanie tego problemu. No bo teraz ta presja na królewskim jest kolosalna. No i po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma jak tej wieży wycofać do defensywy. Więc no Jan Krzysztof Duda zbyt optymistycznie się wyrwał z tą wieżą, zgarnął pionka. No ale zobaczymy, no może jeszcze jakiś cud nad Wisłą tutaj nastąpi, cud nad Wieliczką. No ale chyba niekoniecznie, bo teraz wieża H8 wchodzi. No kurde, wieża H8, no i mat na G7. O Boże, ale sytuacja, no patrzcie, spóźnił się minutę 30 na partię i rozwalił Dudę. O rety. No dobra, zobaczmy. 5 z 6, nie jest to zły wynik. Zobaczmy, jak tam inni Polacy w tej rundzie sobie radzą. Polacy, rodacy, halo. O! O proszę! Antek Kozak dostał oponenta Dudy poprzedniego. Zobaczmy, jak tutaj kolejny Polak sobie z tym gagatkiem poradzi. No tutaj widać, że grubsze dymy są na desce. Oj, Antek na sekundzie już jest na tym etapie. Chociaż tutaj pozycja sza. O Jezu, co on hetmana podstawił? O jeny, co to było? No Panika Gaming tutaj. Przeoczył tego hetmana z D1. No dobrze. Zobaczmy tutaj. Jakiś CM akurat wygrał, jak wyszliśmy. No dobra, to zobaczmy, jak tutaj zawodnicy sobie radzą i czekamy na kolejną rundę. I co, będzie testował? Nie, tutaj już zaufał, że wieżą matować oponent umie. No dobra, teoretycznie remis, praktycznie może być różnie. A, właśnie, wracając do tej historii. Była taka sytuacja, że Tomek Jaskółka grał ostatnią partię w rundzie. Hikaru ją oglądał na żywo, na streamie. No i tam się zaczął naśmiewać, bo Tomek pod presją czasu nie dał rady zagonić właśnie króla na bandę i nie zdążył zamatować gońcem i skoczkiem i tam Hikaru się śmiał. No i zabawne było to, że w kolejnym tygodniu na Kamurze się trafiło matowanie gońcem i skoczkiem i też nie dał rady zamatować. No tylko to była inna były inne sytuacje, bo tam król był
na środku szachownicy, nie? Jak już jest król na bandzie, no to już elo. Zabawne jest to, że właśnie z tymi dwoma pionami więcej to jest cały czas teoretyczny remis, nie? Bardzo ciężki do wyremisowania, ale obiektywnie remis to jest ciągle. Kurczę, no ale minutę 30 Duda miał więcej. Szkoda, bardzo szkoda tej partii, no. No dobra, finalnie faktycznie remisik nastąpił. W związku z tym zdaje się, że lecimy z kolejną rundą. Beka. No dobra, zobaczymy, czy będzie beka z oponenta, czy beka z Dudy. Kurde. Najdorfik. Czekajcie, ja coś kojarzę, że ten BK95 to on białymi Najdorfa często grał z Dudą. Takie mam wrażenie. Gra Magnus? Nie, dzisiaj Magnusa nie ma. No Magnus to tak sporadycznie te Tated Tuesday'e gra. Faktycznie był taki moment, że naparzał właściwie to tydzień w tydzień, ale coś ostatnio tak rzadziej. No dobra, tutaj kurczę to G5 optymistyczne, ja to bym powiedział. No coś śmierdzi ta pozycja czarnego, nie? Tylko jak to wygrać? No tutaj komputerek krzyczy, że już potężna przewaga. No ale tak dla mnie przynajmniej to nie jest oczywiste, na czym ta przewaga się opiera. No bo w sumie pozycja beki 9-5 wydaje się całkiem solidna. Kurde, tutaj Duda, ile on już się zastanawia? Z minutę to co najmniej. Czyli tutaj jest jakiś kombos, któremu Duda czas poświęca, żeby go doliczyć, czy tam się wszystko zgadza. No ale czy faktycznie tutaj coś jest na rzeczy? No coś musi być. No wszystkie figury białego w grze. Coś tutaj się musi wydarzyć. Ale co takiego? Albo może Duda tam zasnął. Nudy były. G3. O Jezu, to minuta 30 zastanowienie, żeby zagrać posunięcie G3. No to jest troszeczkę przesada. No ale w gruncie rzeczy posunięcie G3 dosyć logiczne, co nie? No bo zauważcie. A kurde. No właśnie Duda chciał F4 zagrać i oponent Wredotka przeszkodził w tym natychmiastowo.
No ale w sumie poza tym, że widły wiszą w powietrzu, to fajnie się tutaj Polak zaktywizował. No trzeba jakoś się dobrać do tego Czarnego Króla, bo już za chwilę, no to goniec D7 nastąpi, później jakaś długa roszada. No i chyba nic z tego nie będzie. Oj, skoczek D7 pcha się w gips, beka. Beka się tutaj pcha w gips i to ostro. Zobaczymy, czy Jan Krzysztof Duda będzie w stanie przebijać tutaj rywala. No coś tu musi być, no jakaś ofiara na E6 tutaj musi wchodzić. No nie ma takiej możliwości, żeby nie wchodziła. No i przywalił Jan Krzysztof Duda, się tutaj nie patyczkuje. Król oponenta ewidentnie z problemami. No i teraz jaka tutaj będzie reakcja przeciwnika? No bo bicie na F7 grozi. Grozi też wjazd na D5, więc tych gróźb biały ma bardzo dużo. No i musi tutaj nastąpić walnięcie na E6, inaczej to się czarny od razu może poddać i tutaj prawdopodobnie tak czy siak będzie się mógł poddać, ale nie, no tak, to jest koniec partii, skoczek D5 widły, skoczek D5 i widły, no dobrze, ale tutaj kombosa Jan Krzysztof przywalił, grubo, grubo. Wjechał w oponenta, no i teraz z rywala po prostu nic nie zostaje na tym etapie. Nawet nie wiem, czy tutaj Duda będzie chciał zdobywać tę jakość. Może nawet jakiś wjazd wieżą będzie tutaj w ogóle groźniejszy. No, i tutaj fajnie to wygląda. Ten król na D7 taki sobie. Wieża podwisa. Tutaj hetman póki co jeszcze broni, ale też motyw jest dostępny. No, w tej pozycji, no to biały wszystko może zrobić. A czarny może jedynie płakać. Mega kwik, dzięki za suba z Prime'em. Miło mi. Ale tutaj przywali, wow! Okej, kurde, ale gdzie mat? Gdzie mat? Duda, gdzie mat? Oj, to biały jednak z problemami. Oj, tego Duda nie doliczył i to król białego jest tutaj słaby. No i teraz Polak na wycieczkę się wybrał. Oj, jednak zbyt optymistyczne podejście białego, ale król idzie dalej na wycieczkę. Co to tutaj Duda zaplanował? Zobaczmy, 20 sekund beka ma. Czy tutaj znajdzie najlepsze podejście? No, oba króle gołe, więc będą dymy, to na pewno. Wisi teraz goniec. Grozi też 15 matów. Który król tutaj przeżyje? Ale poddymił Duda. No, jednak wygrana białego. Dawaj, matuj go. Matuj go i wieża z szachem. Dobrze. Oddał hetmana, żeby nie dostać mata, także finalnie będzie Sassito. No, ale muszę przyznać, że ja się tutaj obawiałem, co to w tej pozycji się wydarzy. No, ale finalnie oponent został tutaj klepnięty i teraz to już formalność, żeby dobić rywala. No, brawo, kurczę, no, zabrakło tutaj tej kropki nad i, żeby Duda ubił oponenta, no, ale koniec końców wyszło to dobrze dla nas, ale mogło być inaczej. No dobrze, zobaczmy, kto tutaj jeszcze wojuje. O proszę, szparu jakiegoś arcymistrza rozwala. No to tutaj Essa, panie Barra, proszę się tutaj poddać. Dziękuję. Dobrze, Miłosz. Walka o powrót na 2800. No dobra, to czekamy na rundę ósmą w takim razie. I później po rundzie ósmej będziemy mieli 6 minut przerwy.
Blitz King. Kurde, to jakiś potężny chyba blitzkarz. Kurczę, no nie jest to takie hop-siup, żeby zrealizować, bo ten hetman czarnego wkurzający jest tutaj. Szparu miał już 2900. No tak, no to wiadomo, że każdy ma wzloty i upadki. Jeżeli chodzi o ranking, to to jest oczywista sprawa. No i co, wygra czy nie wygra, jak obstawiacie? Bo tutaj już zaczyna śmierdzieć to. O, jeżeli tu się biały nie zamotał, bo jeszcze to przewali w sumie. Ale nie no, raczej tu jakiegoś mata nie podstawi, co? Mata w jeden miał? Co ty gadasz? Biały? Witam, witam, Jacka moderatora. Nie, poważnie? Okej. Okay. No to ja ślepy jestem, albo patrzyłem w inną stronę. I remisik! Zły róg. No dobra, no to cóż, nie taki Blitz King, jakby się wydawało. Dobra, ostatnia to była partia, czy jeszcze ktoś gra? Jezu, tutaj pajacerkę musi odstawiać Roberto. Powiem tak, tutaj pajac jeden i pajac drugi, bo czarny tutaj zamiast matować, to pajacuje, a biały zamiast się poddać, to też tutaj pajacuje, więc po cholerę, nie wiem. Przeciągają tylko. No dobra, no więc nie wiem. Co ten Roberto, kurde, ma, że się pofleksuje przez 25 sekund, czy może mata dać? Nie wiem, bez sensu. Chyba, że kulka w myszce mu się tam ubrudziła i musiał wyjąć, wyczyścić, żeby ruch zrobić, nie wiem. Może coś takiego. Hello, dog. Była już kontrola w biurze dzisiaj. Proszę się oddelegować. Pies robi takie kontrole tak 4-5 razy dziennie i na przykład jak mam drzwi do biblioteki zamknięte, to stoi pod drzwiami i szczeka, i jak otworzę, to robi kółko po bibliotece, wszystkie kąty sprawdza i wychodzi, nie? Się śmieje, że kontrola jest. Teraz się wysypało streamerów szachowych, a kiedyś były podśmiechówki, jak młodzi szachiści zaczynali streamować. No prawda, prawda. Ja to pamiętam, jak na przykład robiłem tą drugą klasę trenerską. No to tam jeszcze mi gadali, że to ten internet to fajnie, ale to na żywo trzeba robić zajęcia, nie? I tak dalej, i tak dalej. A teraz to ciężko jest znaleźć trenera, który w ogóle na żywo zajęcia robi, nie? Wszyscy przez internet robią teraz. No to tak było. No dobra, więc tutaj mam wrażenie, że pan Jesipienko chyba. Mam wrażenie, że pan Jesipienko tutaj popłynął w tym karakanie i ustawił naprawdę idiotyczną pozycję białymi. Te zdublowane piony to jest tragedia. No dobrze, więc tak. Pozycja na pewno jest fajna dla czarnego. Bardzo zdrowa pozycja. Zero słabości, zero problemów, zero niedoskonałości. Pytanie tylko się pojawia, gdzie tutaj oponenta skubnąć właściwie.
No chyba do C5 będzie się trzeba przygotować. No oczywiście C5 ma pewien minus, bo nie będzie przeciwnik miał tych dublaków, no ale z drugiej strony po biciu ten skoczek wejdzie, piony tutaj zaczną podwisać, będzie można gdzieś tam podziałać coś. Także wydaje mi się, że bitka na D2, C5, już tutaj biały spada z rowerka. Albo może B5 w ogóle. Chociaż nie wiem, tutaj Duda mam wrażenie, że tak na rachu ciachu poszedł tym skoczkiem na B4. Ten skoczek raczej na C5 powinien wylądować, tak na moje zrozumienie tych pozycji. No ale dobra, nawet Duda G5 może walić, więc czy na hetmańskim, czy na królewskim, to tutaj oponenta mam wrażenie, że będzie klepał. No Jacek, prawda niestety, prawda. A wiesz, to jest taki problem, że te związki sportowe nie są firmami, nie? To jest problem. I ogólnie jest takie podejście w tych różnych, czy to wojewódzkich, czy polskich związkach sportowych, że jak prezes zarabia, to jest coś złego, nie? A ja na przykład jako członek lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego, w sensie jako klub, nie? Bo to kluby są jakby członkami tych związków. No to ja na przykład byłbym za tym, żeby każdy klub na przykład bulił 500 zł miesięcznie i na przykład z tego, żeby zatrudnić prezesa, który byłby jakimś tam super menedżerem, co by tam pozałatwiał wszystko. Nie wiem, organizował jakieś turnieje fajne, załatwiał tam kasę z ministerstwa i tak dalej. I to by było super według mnie. Ale nie. Na przykład powiem wam tak, w lubelskim... Dobra, w lubelskim związku szachowym jest 22 kluby. 21, sorry. No to jakby każdy tak 5 stówek wyłożył, no to już za 10 koła to już można kogoś sensownego zatrudnić, nie? Kto całkiem ogarnia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż to nigdy nie wiadomo. No tym bardziej jak na lubelskie standardy, nie? No bo to w Warszawie to pewnie 10 koła to taka opensja. No dobra, natomiast tutaj w międzyczasie, kurczę, niezły progres te figury Dudy zrobiły, co nie? Jedyne, na co trzeba uważać, to na mata, ale całe szczęście ten skoczek z D3 kontroluje pole E1. No i już tutaj będzie chyba Essasito, bo później Duda gra cyk, zgarnia pionka, zgarnia na F2. No i oponent się poddaje, takie mam wrażenie. No dobra. No to chyba się tutaj Duda odkuje teraz. Chociaż jeszcze trzeba uważać, bo tutaj król czarnego troszeczkę jest eksponowany, co nie? Król czarnego troszeczkę jakieś tam motywy mogą być. Jeszcze taki pewny bym nie był, no ale tutaj... Aha, wieża E8. No też dobrze, też dobrze. Tutaj jak uprości pozycję, to już na pewno oro oponentowi zrobi. Wjazd tam na B2 na przykład, cyk. Pion leci, jeszcze wieża będzie atakowana, a może nawet tutaj. I wjazd na H3. Okej. Okej, kurczę, no trzeba uważać, bo ten król naprawdę ma tutaj mało miejsca. Żeby się nie okazało, że będą jakieś problemy, a tutaj już zaledwie 10 sekund na zegarku, no będzie nerwowo, naprawdę będzie nerwowo w tej pozycji, ale Duda no, ma dużo tych pionów, tylko mało czasu, a wiadomo, że skoczek oponenta może tutaj bardzo dużo namieszać. No i teraz zobaczmy, w 7, problemy Polaka, bo tego piona nie ma jak zatrzymać. Ojeny, widły,
Okej, jeszcze ten pion leci. Kurde, ale się tutaj zamieszanie zrobiło. Mamy trzy piony i skoczka za wieżę, ale te piony są tak pieruńsko słabe, że to szok po prostu. No niemniej, król się tutaj zaktywizował. Król oponenta odcięty, więc tutaj Duda zasuwa tymi pionami. I kto będzie pierwszy, kto będzie lepszy w tej pozycji? Grozi już B2, grozi już D3. Więc problemy są jak najbardziej realne, ale na tego piona z linii H będzie trzeba zwrócić uwagę. No i co? Czarny się tutaj zasłania, pionek będzie szedł dalej. I jak to wygrywać? Jak to wygrywać? Aha, po prostu podejście królem, jelo. Nie, D2, D2 z atakiem na wieżę, co ty robisz? Co ty robisz, Duda? Kurde, czy zdąży? Nie zdąży. I co, remis? Czy wygrana? No pachnie jakimś wiecznym szachem. Nie widzę, gdzie tego króla schować. A po wymianie hetmanów tracimy pionka. Oj, dobra, dobra, zasłonił się. Już to zaczęło jakoś wyglądać. Może jednak ukąsimy tutaj rywala. Dawaj, dawaj, skoczek wkracza do akcji. No i to już zaczyna wyglądać interesująco. No ale nie, no teraz jak pionka straciliśmy, to już musi być obiektywnie remisik. Aaaa, widły! Aj, zawsze te widły! Zawsze te widły! Ależ tutaj odwalił zawodnik. No nieźle. No dobrze, zobaczmy, czy są jeszcze jakieś partie. Otóż zobaczmy tutaj. Okej, tutaj Polak Rodek ma przypał, niestety. No tak, no to już koniec pieśni. Ale śmiesznie było, co? Zawsze, kurczę, z tym skoczkiem. Albo pod presją czasu popłyniesz, albo gdzieś tam jakieś widły. O Jezu, tu wieża na wieży męczu. Co za ludzie. Pięćdziesiąt ruchów to grali. Yes. Okej, hetmanówka. Dwa piony więcej. Tylko nie bardzo jest gdzie króla schować, nie? Co? Jak to? Jak to się stało? Oj! Jakieś cheaty ma? Jakieś cheaty ma goriaczkina? Jak ona to niby zrobiła? Że co? Miała minus 0,7 sekundy na zegarze? I zrobiła ruch? Co to było niby? O, to kurde. Chyba przegrana na czas powinna być, nie? Jakiegoś laga musiała mieć, nie wiem. No ale dobra, finalnie przegrała. Na czas. Co jest dosyć przykre, bo dwa piony więcej. Kolejne wieże na wieże. Ja nie wiem, co ci ludzie mają w bani, no naprawdę. No dobra, tutaj jeden rozsądny się znalazł. No dobrze, drodzy widzowie, więc mamy wobec tego 6 minut przerwy i będziemy lecieli dalej. Także cóż, no Duda w jednej partii mu się noga powinęła, faktycznie. Ja w międzyczasie was, widzowie, zapraszam na turniej do Lublina. Szachy klasyczne można zdobyć do drugiej kategorii włącznie. Mistrzostwa cebularza, ale otwarte, każdy może zagrać. I zostało nam 30 miejsc. Także lepiej się zapisać wcześniej niż później. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że jak robię turniej, to przez 2 miesiące się można zapisać na turniej. Są miejsca. A jak już się zapełni lista, to wtedy 50 telefonów dostaję, czy może jeszcze miejsce by się znalazło.
Także póki są miejsca, to lepiej teraz się decydować. Proszę uprzejmie. Kurde, tutaj. Dzisiaj coś mi YouTube nie działał. Się okazało, że mają jakąś awarię. I tam stwierdziłem, że się wyloguję, zaloguję. Ale się okazało, że mnie wylogowało ze wszystkich kont. I teraz, kurde, nie pamiętam hasła. Jak to było? Dawidzie, dlaczego jest dodawany czas w Tated Tuesday'u? No, dlaczego nie? Prosto, taka idea turnieju. Znaczy, dodawana sekunda ma tyle sensu, że na przykład z Hetmanem więcej zdążysz zamatować, a nie, że tam oflagowany zostaniesz w idiotyczny sposób. A sekunda więcej nie odbiera jakby dynamiki. Więc wydaje mi się, że pod tym względem ma to sens. Że jest wesoło, ale nie przekraczamy tej granicy idiotyzmu. Gdzie tam wiecie, pod presją czasu się robi jakieś losowe ruchy, byle oflagować rywala. Tutaj zawsze, jak tam ktoś ma hetmana więcej, to się zrobi trzy szybkie ruchy i już masz parę sekund i możesz grać dalej. Na spokojnie. Mogliby jeden Tated Tuesday dać z dodawanym czasem, a drugi bez, skoro są dwa dziennie. No, mogliby zrobić im delay na przykład, albo klepsydrę, no wszystko by mogli, tylko po co? Teraz z Hikaru Duda będzie grał, mówisz? No, wiem. Cześć, gdzie ten? A jest Hikaru, oczko wyżej.
No wątpię, wątpię, że akurat Hikaru by się wylosował, ale. No niezerowe szanse na to są faktycznie. Tak, jeszcze chwilka przerwy. Zawsze po czwartej i po ósmej rundzie. Jestem 6 minut przerwy. Czy jest szansa na pierwsze dzisiaj? No jak najbardziej tutaj wiesz, jeszcze 3 rundy zostały. Jeżeli Duda powygrywa, to w ostatniej będzie grał z na przykład tym Wonderful Time. Więc szanse są. No tylko tutaj, żeby pierwsze miejsce zająć, to Duda no musiałby 2,5 albo 3 punkty nawet zrobić, nie? Zależy od układu. Dobra, już kurde, tak przerwa nie powinna się kończyć jakoś. O. Halo, proszę. Czemu mi się partia nie otworzyła? Nie wiem, jakoś musiałem chyba odkliknąć sobie Dudę, bo miałem go zaobserwowanego. O Jezu, Trąbowskiego odpalił. Kurde, no ten Player 2006 to jest taka drętwa kreatura, że to głowa mała, no ciągle tą rosyjską mieli i już się Dudzie chyba odechciało tej rosyjskiej, aż D4 postanowił zagrać na tego delikwenta. No dobra, nie powiem, że żeby ta pozycja jakoś niesamowicie mnie rajcowała, ale dostrzegam tutaj fajny plan, żeby niezłą presję wytworzyć po linii A, żeby tam przycisnąć faktycznie tego piona za 7. Więc pod tym względem jest tutaj potencjał, żeby ukąsić rywala. Ćwiczysz coś fizycznie, czy tylko siedzisz i grasz w szachy? Tak, na przykład noszę szachownicę. No, mówię ci, to brzmi lekko, ale takie weźmiesz sobie, zrobisz turniej na 100 osób, 60 szachownic gdzieś tam trzeba przynieść, a takie drewniane szachownice to nie jest hup-siup. Z mieszkania do auta, z auta na salę gry, z sali gry do auta, z auta do mieszkania z powrotem. No, 2 tygodnie dochodzę do siebie po takim treningu. Powinnaś spróbować kiedyś. No dobra, kurczę, no wygląda to naprawdę dobrze. W sumie jest jeden problem delikatny, że po biciu oponent może zaatakować, a jak Duda ucieknie, to oponent zaatakuje skoczka i chyba tego pionka stracimy tak czy siak. Nie no, tak jak wam mówiłem, no ten Player 2006 ma tak nijaki styl gry, że to jest szok. No chłop w każdej partii ciśnie na remis, nie? No i oponenci go próbują przebijać i wtedy kontruje. Strasznie wkurzający styl. Czy są jeszcze dostępne zapisy do Cebularza Lublin? Nie no, dawidszachuje.pl ukośnik klub. Cały czas się można zapisywać. Im wcześniej się zapiszesz, tym więcej skorzystasz, nie? Ale zapisywać się można cały czas. Nie, nie będzie edycji nocnej. Zbyt nocna jest ta edycja nocna. No tutaj w tej pozycji Polish Fighter ma dwa problemy właściwie.
Pierwszy problem to jest ten skoczek z F3. Bardzo nierobotna figura. A drugi problem to jest słaba pierwsza linia. No i tutaj obawiam się, że zanim zdążymy rozwiązać te oba problemy, to już przeciwnik wjedzie na drugą linię. Może wkurzający, ale chyba skuteczny. No prawda, podobny styl ma na przykład Wesley So. Tylko oczywiście na wyższym poziomie. Też tak chłop za bardzo ryzyka nie podejmuje. Tak sobie kręci oponentem. Jak oponent coś tam zacznie przesadzać, to go wtedy rozwala. No strasznie wkurzający jest ten styl. No i właśnie o to chodzi, nie? Że Duda... Zamiast tak na spokojnie zagrać, po prostu pójść na remis, to Duda tutaj próbuje wygrywać, no i teraz gorszą pozycję dostał, nie? Więc przez to, że Duda w totalnie drętwej pozycji próbuje gdzieś tam rywala oszukać, no to dokonuje tak zwanej samowywrotki. Kurde, hak odczepiłem niechcący od biurka. Dobra, jest z powrotem. Haczyk mam na słuchawki, nie? No tak, no i tutaj czarny, kurczę, się rozpędza, no i troszeczkę przypał się zaczyna robić. I teraz Jan Krzysztof Duda ma tutaj realne problemy, no bo zaraz E4, no i teraz z pionem B2 będzie trzeba się za chwilę pożegnać. Król czarnego całkiem aktywny, no i tutaj problemy będą naprawdę duże. I teraz Polak musi grać naprawdę turbo precyzyjnie, żeby gonga nie wyłapać, bo pion z linii H oczywiście będzie biegł do pola przemiany, ale pion z linii B wydaje się być zdecydowanie szybszy. No i teraz czarny wieżą się będzie zasłaniał, no i teraz kurczę, to pokaż co potrafisz, nie? No dobra, zobaczymy, czy Jan Krzysztof Duda zdoła tutaj rywala jakoś oszukać, bo obiektywnie no to jest po prostu przypał. Chociaż ja zaczynam marzyć w tej pozycji, co ten czarny tutaj odwalił, po cholerę mu to było potrzebne. Nie no, bez sensu, ależ tutaj błędy z jednej i z drugiej strony, no i niestety Duda piony traci. Ajajaj, no puścił Duda tego pionka na F3, no i teraz dwa wolne piony po stronie rywala. No i niestety nic się już nie da zrobić, po prostu jest pozycja kompletnie przegrana. No i znowu, kurczę, go ten player sprowokował, no. No niestety. To już, kurczę, nie wiem czy nie trzeci wtorek z rzędu, co z tym playerem Duda przegrywa. I zawsze partia ma ten sam charakter. Ten player ustawia jakąś drętwą pozycję, Duda gdzieś tam próbuje podpalić pozycję i finalnie podpala siebie niestety. No dobra, no dobra, no co poradzisz, jak nic nie poradzisz. No dobra, dwie partie jeszcze przed nami, także trzymamy kciuki za... fajny finish. Zobaczmy, czy jeszcze jacyś Polacy grają, nie grają. Do bana ten player. Nie no, za nudny styl gry. Nie banują niestety. Ale tak nawiasem mówiąc, to tak śmiechem, żartem, ale interesujący styl gry jest bardzo ważny dla rozwoju zawodnika. Kiedy już jesteś takim Wesleyem So, no to możesz sobie grać turbo nudne szachy, no bo jesteś w top 10 na świecie, to nawet jak będziesz grał totalne nudy, no to i tak cię będą na turnieje zapraszali, nie?
Ale jak jesteś takim zawodnikiem, który się dopiero rozwija, to no jeszcze nie jesteś takim totalnym szefem, no nawet nie masz GM-a, to ważne jest to, żeby mieć ciekawy styl, bo wtedy więcej zaproszeń się na turnieje dostaje. A tak jak ktoś w 9 partiach w turnieju, czy tam 11 ma nastawienie byle zremisować, no to zaproszeń dostawał nie będzie zbytnio. Szczekaj, nie szczekaj. Przez sen szczekaj. Nie jakiegoś tam londoniarza gania. Maciek 7,5 ma? Czekajcie, przeoczyłem. Zobaczmy. Faktycznie, Maciek 9-2 na 15 miejscu, Duda na 18, Szparu na 32. No zobaczymy, tutaj jest paru Polaków z szansami na top 3. Zobaczymy, jak się akcja będzie rozwijała. Co to znaczy, że materiał jest niewystarczający? To znaczy, że nie da się zamatować oponenta. Nie ma takiej fizycznej możliwości, nawet przy totalnie idiotycznym podejściu rywala, żebyś zamatował go. No, co jest trochę mylące, bo na przykład czeską też dwa skoczki określa jako niewystarczający materiał, no ale akurat dwoma skoczkami przy idiotycznym podejściu rywala da się zamatować, da się ustawić mata. No ale to trzeba pomóc, żeby taki mat nastąpił. No dobra, natomiast tutaj kurczę, grube akcje, trzeba powiedzieć. No tutaj Duda sobie stwierdził, że wywalone w rozwijanie figur. W ogóle jakie profilowe typ. Nie no, widły typ podwalił, w ogóle o co chodzi? No nie no, samobuja takiego sobie biały strzelił, że to szok. Kto to jest? Thomas Bercen. Jeszcze Hetmana w ogóle pozwolił dorobić. Nie, no dobra, no odleciał chłop, odleciał tutaj. No Duda, jedyne co to musi teraz figury wprowadzić do akcji, nie? No i tak, i skoczek C7 jest. A ja bym w sumie tego skoczka skasował. Ten skoczek, kurczę, wygląda na turbo wkurzającą figurę. Także tego delikwenta bym pożegnał. Z szachownicy. Można by sieknąć na przykład, rozwinąć skoczka na D7, no i w sumie luz, co nie? No dobra, no tu jak się jeszcze powymieniało, no to już w ogóle essa. Nie, no Duda tutaj jedyne co to musi nie odwalić czegoś idiotycznego. Jak nie odwali nic idiotycznego, to będzie git. Kurde, Janek. Hetmanem się zasłoń. Nad czym ty myślisz? Halo, no. Jezus, już się wystraszyłem, że tam Duda planuje podwalić Hetmana. Nie wiem, co się stało. Duda może tam na czacie pisał tylko Just give up, bro. Czy różne tego typu zagrywki psychologiczne znane z czeskoma.
Czy to jest zasada szachowa? Wiesz co, no zależy o jakich zasadach szachowych mówimy, no bo ogólnie no to te zasady FIDE się przyjmuje, nie? No to w zasadach FIDE jest tak, że król i dwa skoczki kontra goły król. I jeżeli gołemu królowi kończy się czas, no to dwa skoczki wygrywają, nie? A na czeskomie to byłby remis. No ale to takie technikalia właściwie. No Duda troszeczkę mam wrażenie, że utrudnia sobie realizację przewagi. Mam wrażenie, że troszeczkę tutaj po tych początkowych wyczynach, to troszeczkę tutaj zlekceważył rywala, ale finalnie jest git. No i dobra. No dobra, to gładziutko tutaj ustrzelony rywal. Zobaczmy, jak sobie reszta Polaków, rodaków radzi. Maciek 9-2 na miejscu 17 aktualnie. No i trzeba powiedzieć, że tutaj inicjatywa jest naprawdę ciekawa. No niestety jest tutaj dosyć nieprzyjemne związanie, no ale z drugiej strony 20 sekund przewagi po stronie Polaka. No są tu bardzo duże szanse na zwycięstwo. Ta pozycja białego jest tutaj świetna. Chociaż tutaj Bortnyk jeszcze będzie próbował, jeszcze będzie mieszał w tej pozycji. Na pewno wieży nie należy wymieniać. Wieży nie należy wymieniać raczej. A była sztuczka widełkowa, ale czarny nie podwalił tutaj niestety. No i teraz pozycja jest wygrana na wiele sposobów. Wystarczy znaleźć jeden. Także miejmy nadzieję, że to się powiedzie. No i teraz co dalej? No pion z linii D zasuwa do przodu. No pachnie tutaj matem. Pachnie tutaj matem, ale gdzie ten mat jest? No ciągle tego mata nie widzę. No matuj! A dobra, w sumie pion z linii D wystarczy, żeby zadecydować tutaj o wyniku partii. No i teraz będzie trzeba wieżę za pionka oddać, także Essasito tak zwane następuje. No i teraz pionek z linii H sobie biegnie po prostu do pola przemiany. Zawsze w razie potrzeby tutaj gońca można oddać, wiadomo. O, matowanie gońcem i skoczkiem będzie. No nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć. A widły. No dobra, to nie będzie matowania gońcem i skoczkiem. Nice! No to tutaj Polak Rodak 8,5 z 10. Super. Dobrze. A Miłosz? Miłosz jak sobie poradził? Gra jeszcze? Oj nie, chyba skończył. Co Miłosz zrobił? Ktoś widział? Bo mi mignęła ta partia. Nie zdążyłem kliknąć. Dobra, zobaczmy, czy tutaj Hikaru z liderem sobie poradzi. 9 z 9. Wow, wonderful time! Jeszcze Hikaru tutaj rozwala! Ale jazda! Ale jazda! 10 z 10 typ będzie miał. Wow! Kurde, co za rzeźnik! 10 z 10. Hit. No dobra. Ładnie, ładnie. No to jest oczywiście klasyczny remisik, ale jeszcze tutaj będzie testowany zawodnik grający czarnymi. Co to za typek? Który? Ten, co ma 10 z 10? A to on, kurde, znany blitzkarz. Ja zawsze zapominam, jak on się nazywa. Wonderful Time zawsze mi się kojarzy. Tuan Minh Le. On tam niedawno w ogóle giema wbił. O, ja wygrałem z nim kiedyś. Serio? To, proszę. Mamy 5-1 z nim.
No dobra, Maciek 9-2, Maciek Lekowski na siódmym miejscu. To przy zwycięstwie, to może nawet Maciek na pierwsze miejsce skoczy. Chociaż nie, bo Wonderful Time będzie grał pewnie z Jeffrym Siongiem, więc nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby Maciek wskoczył na pierwsze, ale na drugie, trzecie jak najbardziej jest możliwość. No dobra, to... Oj, wygrał to biały, co? No nie, no to taka klasyka. Kurde, Filidora tak zrąbać. W szoku jestem. Ja już tam remis im wpisałem, nawet nie patrzyłem, co się dzieje, bo to jest taka wieżówka, co... Nie wiem, no poziom drugiej kategorii, może nawet niżej. No dobra. Zdarzają się błędy. Tutaj Duda interesujący wariancik wyciągnął. No ten skoczek na F4 faktycznie bywa wredny. Chociaż z drugiej strony też często jest taki motyw E5, bicie i szach, później bicie na E5. Także zobaczymy, co też interesującego z tego wyniknie. Co? Nie, no dobra, ja nie umiem grać w szachy. Jeżeli skoczek A6 jest dobrym ruchem, to ja po prostu nie rozumiem tej gry, widzowie. W sensie dla mnie te piony wyglądają tak paskudnie, a tutaj patrzcie, jeszcze ten bejtuje Erigazi. Jeszcze Erigazi tutaj bejtuje, żeby Duda się zdecydował na to bicie na A6. Nie wiem, to jest dla mnie niezrozumiały aspekt szachów, przyznam. No ta, no źle policzyłem, no źle policzyłem. Te punkty, zgadza się. Kurde, no co to tu się dzieje w ogóle? Co, myślicie, że Duda jakąś tutaj sieczkę na E6 będzie robił? Tak, to jest 11 runda, to jest ostatnia runda, szanowni widzowie. Już tutaj koniec zabawy. No ja mam nieodparte wrażenie, że tutaj Duda już gdzieś w kierunku tego bicia na E6 kombinuje. Nie, no nie rozumiem, co się dzieje w tej partii. No w takiej sytuacji nie zbić na E6? Nie, ja nie rozumiem. Absolutnie. No w sensie bicie na F8 po prostu i po biciu można sobie odejść nawet. I później... Nie, no to musi być mat jakiś, no bez jaj. Dobra, w partii poszło bicie szachulec. Dobra, podliczmy to. Trzy pionki za skoczka. Nie, no to essa tutaj będzie. Jak materiał jest równy, a ten król czarnego jest tak goły na środku szachownicy, no to musi być koniec tej partii. No bez jaj. Tylko pytanie, gdzie jest mat? Okej, dobra, w sumie racja, panie Duda. Nie trzeba się tutaj wyrywać z tym matowaniem. Biały w tej pozycji nic nie musi udowadniać. Wystarczy, że po prostu rozwinie figury. Dokładnie. Wierzę na centralne linie i oponent spada z rowerka. Tak po prostu. Bo tego króla absolutnie nie ma gdzie schować. No nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby ten król gdzieś się ewakuował. W jakimś rozsądnym czasie, oczywiście. Jak widzisz mata, to poszukaj czegoś lepszego. Nie, no wiecie, to powiedzenie, że jak widzisz dobry ruch, rozejrzyj się, czy nie ma lepszego, to jest idealna metoda na wpadanie w niedoczasy i przegrywanie partii. No, bez sensu. Prawdę mówiąc.
Wiadomo, tak chwilę się można rozejrzeć, czy coś tam lepszego nam nie wpadnie do głowy, ale żeby traktować to jako regułę, no to bez przesady. To już koniec, ostatnia runda, szanowny widzu. Oglądamy, jak tutaj Jan Krzysztof Duda Eryk Gaziemu pokazuje, gdzie raki zimują. Tu jeszcze Duda musi na zegarek uważać, nie? Bo z tego tytułu mogą być jeszcze jakieś niedogodności, ale pozycja jest wyśmienita. No tutaj te gońce ładnie skoordynowane, tylko nie mają co atakować na tych przekątnych, nie? Więc gońce ładnie ustawione, tylko w nic nie punktują. No i teraz wieża D1, no pozycja się gra sama, tutaj nawet nie trzeba myśleć za bardzo. Wieża D1, jakiś hetman E3, zabranie pionka. Wszystko tutaj można zrobić. Czarni. A, nawet lepiej może. No okej, okay. Bo tutaj tak przez moment pomyślałem, czy wieża E5, wieża C5 by nie weszło. A, dobra. Wieża E5. Nie, wieczornego Tahiti Tuesday'a nie streamuję. Oj, chociaż tutaj delikatne problemiki. 20 sekund na zegarze Polaka. No wisi tutaj, wisi tutaj. No trzeba jeszcze uważać, bo tutaj Rigazi tako się nie podda. No ale bicie na E6, wieża C5. To już tutaj wisi w powietrzu. No zobaczymy, co z tego będzie. Widz napisał, że nagroda $1000 to są śmieszne pieniądze. No to wyślij dodatkowy 1000 i damy od ciebie nagrodę. Nie ma problemu. Okej, okay, hetman E3. No nie, no dobra, no tutaj coś musi być. Coś musi być. Jakiś hetman D7, ten goniec wisi. A, kurde, co ja gadam w ogóle za kocopoły, przecież mat. No jest. Dobra, no to 9 z 11. Nie jest to zły wynik. A jak Maciek? Maciek przegrał niestety, no szkoda. Dobra, zobaczmy, czy ktoś z Polski jeszcze tutaj wojuje. Szparu wojuje. Ile Szparu ma punktów? 7. Zobaczmy, czy Miłosz Szpar tutaj sobie poradzi. Jakość w plecy, no ale to remis to jest co najmniej, tylko przy tych dwóch wieżach rywala, no mogą być delikatne problemy, bo tu jakieś motywy matowe zawsze się pojawiają. Gdyby tutaj wieżę wymienić, to remis byłby trywialny, a tak to jeszcze trzeba uważać. No ale Miłosz jest szybki zawodnik, także raczej na luzaczku się tutaj wybroni. Okej, śmieszna obrona, gdy szach nastąpił teraz. No ale to chyba taki szach dla beki, bo w sumie nic to nie wniosło. No ale kurde, te wieże białego są wkurzające. Tutaj szach z jednej i z drugiej. Będzie trzeba cały czas uważać, żeby czegoś idiotycznego nie podwalić. Ej, a może zaraz tutaj Miłosz zacznie grać na wygraną? Tego piona uruchomi? No w sumie czemu by nie? Kurde, Miłosz. Wydaje mi się, że H3 można było zagrać. Znaczy, no dobra, to może niepotrzebne ryzyko jest. Ale w sumie może to nawet miało jakiś tam sens logiczny. O, i tutaj troszeczkę. Może nawet jakieś problemy, bo 3 sekundy na zegarze. No trzeba tutaj uważać cały czas, no ale dobrze się broni Miłosz, chociaż rywal też całkiem szybki. Trzeba na to zwrócić uwagę. Ojojoj, no tu ten król czarnego od... Ojojojoj, coś tutaj pachnie problemami. Ta wieża niebroniona, ten król... Podwalił! Haha! Dobrze! Dawaj go, Miłosz! Dociskasz teraz! Dobre, dobre! Przestawi sobie gońca. Ale parszywa sztuczka! Dobrze tak! Ustrzelił tutaj rywala elegancko i 2800 powrót.
króciutko z takimi cwaniaczkami. No dobrze, drodzy widzowie, więc cóż, na dzisiaj na tym stream z Tighted Tuesday'a sobie zakończymy. Ja was z YouTube'a zaproszę teraz na premierę na moim kanale. W dzisiejszym nagraniu opowiem wam, gdzie na turnieju szachowym możecie PlayStation 5 wygrać. I też zaprezentuję wam mój powrót na 2600 w Blicu. No i widzimy się oczywiście na kolejnych streamkach. Także dzięki za dzisiaj.